Siemandero, wojownicy! Witam was bardzo serdecznie, z tej strony Wojciech, a to jest kolejny materiał z gry World of Tanks Modern Armor, czy też, jak kto woli, World of Tanks Console. Moi drodzy, dziś kolejny pojazd z trybu zimnej wojny. Jest to właśnie on. Oto przed wami stoi piękny, nienapoczęty jeszcze, nawet nieruszony. Jest to czołg A41A Centurion Mark II. Moi drodzy, pojedziemy sobie tym oto pojazdem. Tym cudownym, pięknym i jakże kurwa brzydkim, ale też w swojej brzydocie pięknym pojazdem pancernym wspólnoty brytyjskiej. Czy też brytyjskiej wspólnoty narodów. Moi drodzy, jako że nie mam dowódcy przydzielonego, może, kurwa, w sumie do ilu pojazdów nie mam dowódcy? Raz, dwa, trzy, cztery, do pięciu, okej. Tak więc może zanim pojedziemy, przydzielimy sobie tutaj do tego pojazdu jakiegoś dowódcę. Na przykład o tego, tą galaretkę w cukrze. Przydział pojazdu. Przydzielimy ci pojazd tutaj. O ten. Przydziel. Tak, pierwszy przydział gratis, zajebiście. Dobrze, moi drodzy, no to co, bez zbędnego czekania, bierzemy nasz dowódcę, jakim jest galaretka w cukrze, który dowodzi pojazdem A41A Centurion Mark II. Jedziemy na bitwę. Co to będzie? Nie wiem, przyznam wam się szczerze. Nie wiem, co to będzie. Więc cóż, moi drodzy, jest godzina w tej chwili 9:15, ktoś do mnie napisał. Grzbiet Tchiepfal, bitwa spotkaniowa. O, kojarzę tą mapę z trybu II wojny światowej, czy też jeszcze zanim ta mapa została, jeszcze w ogóle zanim wszedł tryb, jaki to był, zimnej wojny. I pierwszy raz ta mapa pojawiła się, jak była ten cały, że tak, ten event. Wydarzenie czołgi I wojny światowej. Było spoko. Widzę, gdzie jestem, gdzieś na górze tabeli. Co? Tam pojeździ tego, co powiem. To a nawet kolorystyka mapy się nie zmieniła. Widzę cudownie. W ogóle dzień, który to nagrywam, to jest 5 czerwca. Mamy 4, jedź kurwa! Mam 4,7 sekund, 2 sekundy, albo 4,7 sekundy jakoś tak, więc przeładowanie jest szybkie. Jak na podstawowy czołg bojowy, jakim jest A41A Centurion Mark II. Ale widzę, już silnik mu nie domaga. Oj, sporo! Oj, to nie jest ta szybkość czołgu Patton, który był w poprzednim odcinku, w poprzednim materiale. Oj, nie! No ale cóż, może z czasem silnik będzie, jak się zakupi lepszy model silnika, to może będzie jechał szybciej. Ale widzę, że też punktów mamy więcej, o 20, poprzednik miał 1450, ten ma 1470, więc jest całkiem nieźle. Zobaczmy, jak to wygląda. W sumie silnik też nie jest, jest niczego sobie. Większość chyba pojechała na prawo, z tego co widzę. Część się ustanowiła tutaj na, przy kościele. Widać, jacyś mega pobożni są. No, pod górkę to idzie 13 na godzinę. Więc powiedzmy sobie, jak na czołg. Silnikiem Continental chyba. Obrót wieży też jest całkiem. Okej, jak to się mówi, mogło być gorzej. O, wykryli mnie. No i dostałem, dobra, czas się schować.
T95-3 tam się chowa. Ile? 4,2 sekundy. Dość szybko. Tam jest Conway. O, to wtedy on chyba mi przypierdoli, co nie? Strzelmy tak na pałę, za przeproszeniem. T90... Wykryty cel trafiony. No ale po chuj on się tam pokazywał, no kurwa, co on ma? Nie trafiłem. Nie trafiłem, kurwa mać. Co kurwa, myślałem, że... Aha, nie, wiecie czego nie wziąłem? Zestawu naprawiającego. Rozjebie mnie. Wiedziałem. Ajajajajaj, no cóż, zdarza się. Kuźwa, nie wziąłem. No, bitwa jest zakończona porażką. Tylko jedno przebicie, albo... Nie, jedno przebicie. Co on tam odpierdala? Chyba się naprawiał się. No, nie była to bitwa, że tak powiem, jakoś mega udana. Zobaczmy, jak się tam nasi się biją. To jest te, co to jest? T-54, który dostaje bęcki, okrutne wręcz. Za chwilę zostanie zniszczony chyba. Za chwilę taki pocisk wpadnie mu w czachę. No właśnie. Mamy tutaj jeszcze T-95E3. To jest chyba Węgier? Albo nie, nie. Flaga Węgier to ma jest zupełnie inna. Słowacja? Słowenia? Chorwacja chyba! To jest chyba flaga Chorwacji. Jeśli się... Chociaż mogę się mylić. Albo Jugosławia, nie pamiętam już. Albo jedno gdzieś zbliżone do tych państw. No pokaż co potrafisz. Kurwa, żaden z was nie pokazał co potrafi, bo spudłował. Za chwilę tu przyjedzie lodówka i ci jebniak ci pierdolnie. To aż ci wieża odpadnie. No strzel w niego, no ja pierdolę, na co ty czekasz, kurwa? O, podpalili cię. Tu jest kolejny T95A3, znaczy się był. I tu jest M103A1. Co on się bije? Jeb! Kurwa! Czy wy to widzicie? No co on odpierda? No jebi mu, dobrze, chociaż jednego. Conway sam się odjebał. Nie mamy szans. No kurwa, no nie gadaj, naprawdę? Pierdole. Wow. Zarobiłem 384 sztuki srebra. Ale kasa. Normalnie. Kurwa. Taka potężna ta kasa, że nie ma chuja we wsi. Dobra, rozumiem. Wiecie co? Wyposażenie sobie uzupnijmy. Sprzęt, kurwa. Ulepszony zestaw naprawczy zainstaluj za 10 tysięcy. Upowiększony zestaw medyczny za 10 tysięcy. I gaśnica za 1600. Kurwa. Czy ktoś z was kiedykolwiek kupił gaśnicę za 1600? Operacje wzmocnienie nie są mi potrzebne. Dobra, jedziemy. Jeszcze jedna bitwa. 41A Centurion Mark II. Pokaż, co potrafisz z tym swoim działem. Zniszczmy, kurwa, chociaż jednego typa. Chociaż jednego! Bardzo bym prosił. Szkoda, że nie można używać karabinów maszynowych.
wyrzutnik granatów dymnych, która jest tutaj. I tutaj. I ogólnie karabinów maszynowych, innych działek. Dział. No wiecie, o co chodzi. Gracze w kolejce 29, 31. Ile będę czekał? Dobra, wiecie co? Nie będę marnować czasu wam, bo tylko skipnę. Chciałem skipnąć, no ale cóż. Bitwa standardowa, Erlenberg. Też kojarzę tą mapę. Znam, no ta mapa chyba też jest w trybie II wojny światowej. Zobaczmy, kurwa. Tak jest, to jest ta... Ile to jest Centurionów 2? Łącznie... 3, a wszystkich Centurionów jest 5, z czego 4 są u nas, jeden jest w drużynie przeciwnej. O, patrzcie, T-34. Radziecki. Amerykański T-34. Jedź, kurwa, tym amerykańskim chujstwem! Co tam jedzie? Lodówa FV4005 M103A1 tam jedzie. Po mojej lewej jedzie Centurion 5x1. No jedź kurwa tym barakłem! Co to tak przypierdoliło? Ten obiekt? Chyba tak. Albo ten, Stagę 2. Stagę II. Ludzie, na co wy kurwa czekacie? Zanim oni tu dojadą, musicie trochę minąć, wiecie? Banda, kurwa, kono jedź, kurwa! Albo tam pojedziesz sam, albo cię kurwa zmuszę. No ludzie, nie zatrzymujcie się tu kurwa na wzgórzu. Co za... Co za kurwa banda cepów, kurwa, podjedź tu! Podjedź tu i wyświeć ich po prostu, żeby reszta wiedziała i mogła tu przyjechać. No ja pierdolę, takie trudne to jest! I wystarczy, że stoisz, kurwa. Reszta... A reszta sobie spokojnie w typów napierdala i chuj! Tu jest, tam widziałem. T-54, wypierdala. Haha, pierdolnięty! Tam patrzy, kurwa, następny chujek. Co, kurwa? Myślałem... Panowie, spalić skurwiela! Walić mi w tego bambocla, kurwa, tutaj po lewej. Znaczy się po prawej. Spierdalaj z tym swoim radzieckim chujstwem. Dobra, już jest po mnie. Magazyn amunicji uszkodzony. I kurwa, i mnie rozjebali. Rozjebali mnie, kurwa, bo byłem tu sam. Sam tu byłem, kurwa. Reszta siedzi tu gdzieś. Nie... Ja myślę... Kurwa, to przecież to, ta bitwa jest z porażką, kurwa, mać. Zamiast tu przyjechać do mnie, to oni się gdzieś tam, kurwa, usadzili. Nie, trzymajcie mnie. Ja pierdolę. Ja pierdolę, zabijcie mnie. Przecież oni, kurwa, nawet nie ogarniają, co tu się dzieje. Jeszcze się topią. Ja myślałem, że w tryb zimnej wojny grają ludzie ogarnięci. Ale z tego, co widzę, bardzo się myliłem. Ile zdałem? 1387. A mam 1470.
Kurwa, nie spłaciłem swojego chapsa. Pierdolę mać. Dobra, zobaczę tą wiadomość od typa i do was wracam. Dobra. Psemu, czy wy to widzicie? Oni dopiero tutaj, teraz, kurwa, przyjechali. Oni przyjechali, kurwa, z tego względu, że oni ich tam otaczają? Ja pierdolę, co za bezmózgie. Nie, nie, kurwa, zabijcie, proszę mnie, proszę, zabijcie mnie. Nie, Centurion, 5 na 1. Uszkodzona prawa gąsienica, magazyn amunicji oraz działo. Człowieku, napraw się. Aha, pewnie nie masz już zestawu naprawczego, ja pierdolę. Przecież oni cię dopadli, typie, kurwa mać. On was dopadł i was zniszczył, kurwa. No i tego typa już nie patrzcie, nie patrzcie jak rozjebali Centuriona, patrzcie jak wybuchł, no. To jest T-34, który bawi się w kotka z... T-34? Słyszę samolot. Nie, ja, wiecie, nie, ja daruję wam ten pokaz, kurwa, żenady, naprawdę. Operację 500. Okej. Okay. Z premium minus 5700. Zobaczmy tabelę wyników. Kurwa, na piątym miejscu. Czyli nie jest źle i tak, kurwa. Trzech nie zrobiło absolutnie nic. Trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Okej, czyli siedmiu typa nie zrobiło... Zrobiło poniżej tysiąca. Oj, coś czuję, że granie w OTA, oj. Oj, będzie ciężkie. Wyzwanie ukończone, obrona Dunkierki 2. Cudownie. Moi drodzy, tak oto zaprezentował się ten pojazd. W tych, takie to były bitwy, pierwsze dwie. Na pojeździe wspólnoty brytyjskiej. A41, A Centurion Mark 2. Dajcie znać, co sądzicie o tym pojeździe, czy podchodzę do niego zbyt krytycznie, albo czy zbyt wiele wymagam od graczy. No bo według mnie, jeżeli grasz, to powinieneś ogarnąć chociaż trochę. Jeżeli jesteś doświadczonym graczem WOTA, tak jak ja, który... No kurwa, no nie łudźmy się, ale swoje przegrałem trochę, tak? Co prawda tutaj niby pokazuje mi 2020 i tak dalej, chociaż... Kurwa, moi drodzy, ja w tą grę napierdalam od którego roku? Dwa od... No! 30 kwietnia 2017. Chociaż nie, to w te 30 kwietnia to było raczej moment, kiedy odpaliłem WOTA na tym... na konsoli Xbox One S. Więc... Ale od mniej więcej 2017 minus rok
to będzie od 2016 roku. Jeżeli kurwa ja jestem w stanie ogarnąć i zrobić więcej niż banda tych wszystkich cymbałów, to i to granie będzie naprawdę bardzo bolesne i kosztowne. No ale cóż, tak to się prezentuje, moi drodzy, tak zaprezentował się mój pojazd. I co? Do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnym materiale na kanale, w którym to pojedziemy tym oto pojazdem typę 63.1, czy też typ 63i, albo typę 63i, albo typ 63.1. Tyle, trzymajcie się, cześć!